Amerykańska telewizja ESPN uważa, że Polska może być czarnym koniem mistrzostw świata w Rosji. Dziennikarze zrobili przegląd wszystkich uczestników mundialu, a artykuł o Polsce zatytułowali tak. Polska drużyna chce pokazać, że jest czymś więcej niż tylko Robertem Lewandowskim. Zobacz, jak ocenili naszą reprezentację. Siemanko, to ja, Peter, zapraszam cię na kolejny odcinek Futbolokiem Petera. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek i zostaw łapkę dla zasięgu. Dzięki. Amerykanie uważają, że najsilniejszym punktem naszej reprezentacji jest Robert Lewandowski. Ameryki nie odkryli. Napastnik Bayernu w eliminacjach strzelił 16 goli z 28 biało-czerwonych. Zwracają uwagę, że mamy ciekawą kadrę zawodników młodych i bardziej doświadczonych. Wyróżnili Zielińskiego i Linettego, których opisali jako wschodzące gwiazdy piłki. Czemu nie? Mi się taka perspektywa podoba. Według dziennikarzy naszą największą słabością są nie najlepsze sezony klubowe w wykonaniu polskich zawodników. Przede wszystkim zwrócili uwagę na Krychowiaka, który miał problemy z wywalczeniem sobie składu w West Bromwich Albion. Wspomnieli też o Szczęsnym, Miliku i Błaszczykowskim. Dwaj ostatni przez wiele miesięcy zmagali się z kontuzjami. Gwiazda naszej reprezentacji jest tylko jedna – Robert Lewandowski. Tak samo uważają w Ameryce. Zaznaczyli, że brakuje mu już tylko sukcesu z reprezentacją, żeby być uznanym za najlepszego polskiego piłkarza w historii. A według ciebie, kto nim jest? Wszyscy czekamy na jego świetny turniej, mając z tyłu głowy sytuację z Euro 2016. Pamiętasz, wtedy strzelił zaledwie jedną bramkę w całym turnieju i nie wyglądało to najlepiej. Na Lewandowskiego spadła wtedy spora krytyka. Według amerykańskiej telewizji Polska ma całkiem spore szanse, żeby osiągnąć sukces i sprawić niejedną niespodziankę. Jeśli wszystko zagra tak jak należy, Polska może być czarnym koniem na mistrzostwach świata i dojść bardzo daleko. Ma do tego możliwości. Z drugiej strony grupowi rywale, zwłaszcza Senegal i Kolumbia, to niezwykle niebezpieczne drużyny. Przez co przygoda Polaków na mundialu może zakończyć się już po 3 meczach. Jeśli musimy dokonać prognozy, stawiamy na awans do ćwierćfinału. Komentuje ESPN. Jak myślisz, jaki Polska osiągnie wynik na Mistrzostwach Świata? Będziemy czarnym koniem turnieju? Napisz w komentarzu. ESPN uznał Linettego za przyszłą gwiazdę piłki. Spoko, biorę to w ciemno. Zaś z Włoch docierają do nas informacje, że były piłkarz Lecha jest na celowniku Napoli. Polska kolonia w Neapolu ma się powiększyć. Do Ziela i Milika oprócz Linettego miałby też trafić Bereszyński. Napoli podobno chce przeznaczyć na pomocnika Sampdori 20 milionów euro, a na obrońcę 10. Karol do Włoch przeszedł za nieco ponad 3 miliony. Dobry interes. Włoskie media porównują go do Alana. Tak naprawdę wiele wyjaśni się po mundialu. Na Mistrzostwach Europy we Francji Linetty nie zagrał ani jednej minuty. Teraz jego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Adam Nawałka bardziej ceni jego umiejętności i ma spore szanse zagrać od pierwszej minuty z Senegalem. Jak myślisz, to jest dobry moment dla Linettego na zmianę klubu? Na koniec trochę informacji z obozu królewskich. Madrycka prasa nie ma wątpliwości. Real Madryt planuje w lecie konkretne wzmocnienia. Numero uno to oczywiście pan Neymar. Wielki cel Pereza, niespełniony transfer sprzed lat. Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten transfer jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Co nie zmienia faktu, że temat będzie grillowany pewnie przez całe lato. Działacze stracili cierpliwość do Keylora Navasa i szukają mu konkurenta na poziomie. Na liście życzeń znaleźli się podobno Alisson z Romy, Oblak z Atletico i De Gea z Manchester United. Największym faworytem do wzmocnienia prawej obrony królewskich jest Odriozola z Realu Sociedad. Perez jest skłonny wpłacić za Hiszpana klauzulę, czyli 40 milionów. Wiele się też mówi o nowym zawodniku do środka obrony. Wymienia się takich zawodników jak David Luiz z Chelsea, Monola z Romy czy Skriniar z Interu. Jak myślisz, jaka jest szansa, że już w letnim oknie transferowym Neymar trafi na Santiago Bernabeu? A jaka była szansa, że trafi z Barcy do PSG? Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego fejsa, na grupę, wszystkie linki masz na dole w opisie. Zostaw łapkę dla zasięgu, za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko!